Żubry to jest taki pomysł, ponieważ murckowianie zawsze mówili o tym, że właśnie lasy murckowskie, będąc pewną spuścizną i kontynuacją Puszczy Pszczyńskiej, posiadały w swoich zasobach żubry. I chcemy, żeby te żubry powróciły. Jest wystarczająca ilość miejsca, jestem już po rozmowach z nadleśnictwem, który ten pomysł, że tak powiem, zaakceptował i będziemy oczywiście wspólnie z mieszkańcami typowali, w których miejscach te żubry mają się pojawić, bo trzeba im odpowiednie zagrody, odpowiednie miejsce przygotować. Te miejsce przygotujemy jako miasto. Dla czworonogów myślimy o wybiegach w każdej dzielnicy, a więc takie miejsca bezpieczne dla czworonogów, ogrodzone tak, żeby spokojnie mogły bez smyczy tam sobie pohasać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to kwestia naszego schroniska, które no, patrząc w regionie jest jedno z lepszych, ale wymaga jeszcze dalszych prac modernizacyjnych, adaptacyjnych i te prace będziemy realizowali. Jeżeli będą pomysły nieco szersze, to oczywiście też. No i proces, który no nie zawsze się wszystkim podoba, ale proces sterylizacji kotów czy psów, jeżeli będą właściciele chcieli, to bezpłatnie taką usługę będą mogli wykonać w naszych placówkach wskazanych. Grzebowisko, no to jest kolejny temat istotny z punktu widzenia właścicieli i pupili. No wiadomo, że każdy z naszych czworonogów w określonym czasie no niestety umiera i jest problem, co z takim pieskiem zrobić, czy kotkiem. Wiele takich różnych sygnałów było, że ludzie chcieliby mieć miejsce, w którym mogliby je pochować, i w bezpieczny sposób, i legalny. No i mieć takie też miejsce pamięci i takie miejsce stworzymy. Bardziej mnie cieszą inwestycje te, które realizują nowe tereny zielone, takie przystępne dla mieszkańców, od parków kieszonkowych, czyli takich miejsc, gdzie może być tylko jedna ławeczka, nie wiem, i kilka drzew, aż po duże parki, które realizujemy, bo to są miejsca, z których widzę najchętniej mieszkańcy korzystają, w szczególności jak jest dobra pogoda, to można zauważyć, jak wiele osób korzysta z naszych parków, a więc im więcej tego będzie, tym lepiej, bo tym będzie mniejsze użytkowanie tych popularnych miejsc jak Park Kościuszki czy Dolina Trzech Stawów. Dzięki za obejrzenie tego filmu i subskrybuj nasz kanał i oglądaj inne filmy nasze i Scorsese też jest dobry, Wes Anderson.